Cześć, witajcie drodzy widzowie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy sobie pudding z kaszy jaglanej, z bananem, jagodami goji. Będzie to pudding białkowy, jeśli dorzucimy sobie odżywkę białkową. Będziemy mieć owoc granatu. Owoc granatu, jeden z najlepszych owoców. Posiada niesamowite właściwości zdrowotne, azotany żywieniowe, które poprawiają wydolność fizyczną. Będziemy mieć orzechy włoskie, bardzo fajnie się to wszystko razem komponuje. Kasza jaglana do tego oczyszcza organizm, dlatego każdy, kto po wakacjach będzie chciał sobie zrobić taki mały detoks, powinien sobie właśnie kaszę jaglaną wrzucić do diety. Naprawdę zajebisty posiłek, pasuje jako śniadanie, jako przekąska, posiłek przetreningowy lub potreningowy, śmiało można sobie zjeść, dlatego teraz zaczynamy. Zapraszam. Okej, wszystko co potrzebujecie widzicie teraz na załączonym obrazku. Mamy kaszę jaglaną, gotujemy wcześniej cały worek, a używamy tylko pół worka, czyli 50 g kaszy jaglanej, wcześniej ugotowanej, wystudzonej. Mamy mleko, mamy granat, tutaj mam garść granatu, jak widzicie taka ilość nam wystarczy. Nasionka goi sobie wcześniej 10 minut zalewamy gorącą wodą, aby je namoczyć, aby były miększe, żeby nam się dobrze zblendowały w tej potrawie. Mamy orzechy włoskie, garść orzechów włoskich, banana dojrzałego, dużego banana i odżywkę białkową, tu jest 35 g odżywki białkowej. Całe przygotowanie potrawy to wrzucenie składników do jednego naczynia. Wlewam sobie niecałe 100 ml mleka, wrzucam sobie odżywkę białkową, dorzucam kaszę, nasionka goi razem z tą wodą, którą sobie namaczałem, banana i całość dokładnie blenduję na jednolitą masę. Przelewamy sobie na talerz albo do miski. Dorzucamy granata. Dorzucamy skruszone orzechy poćwiartowane. I to tyle. Całość jest naprawdę rewelacyjna. Wszystko co sobie blendowaliśmy, cały pudding jest bardzo łagodny, przyjemny. Do tego chrupki, granat i orzechy włoskie. Polecam wszystkim. Ja teraz Wam podaję makrosy i kalorie tej potrawy razem z białeczkiem. Jak ktoś nie ma odżywki białkowej, również może sobie to danie zrobić. Teraz podaję właśnie makrosy i kalorie bez odżywki, ale należy pamiętać, aby użyć sobie mniejszą ilość mleka. Myślę, że około 30-40 ml wystarczy. Łapa w górę, komu się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!